Kurczę, powiem ci, że lubię cię oglądać wieczorem, poznam późnym. A nie dlatego, że cię lubię, tylko dlatego, że usypiam przy tobie, bo jesteś taki nudny. Kocham cię, pamiętaj, nie zmienię się. Dzięki, dzięki. A może po prostu pieprzasz gruba pieprzona beczka smalcu, za dużo cukru i dlatego cię zmaga wieczorem i po prostu padasz przed telefonem lub pecetem. Pomyślałeś o tym? Ej, dobra, nieważne. Zatrudniłem go. Gdzie ten syf? Ty, tu się całe nosi. Ale to jest OP. Ja pierdziele, jakie to jest OP. Dobra. Ja to teraz się dowiaduję. Po zrobieniu 100 tysięcy kroków dziennie. Szminogi w dupę wchodzą. Oliwa zrożała. Ja mam jedną butlę. Ile ten magazyn chodzi? Co to jest? Ty, to nie jest magazyn? Gdzie jest magazyn? Nie, muszę kupić jeszcze tego. Ja pierdziele, wydałem 800, żeby wydać 800? Przecież wydałem 800. Tu, to jest magazyn? Ja mam tu towar przynosić, żeby potem zapieprzać tu, jak może leżeć na ulicy? Można u ciebie w sklepy sobie w Tibie pograć na tym kompie za 5 zł na godzinę? Można. Ale za 50. Dobra, zobaczmy czego nie ma. Płatki są, kawy prawie nie ma. Tu pustka. Wszędzie pusto. No nie wiem nawet co potrzeba. Dobra, zróbmy tak. Przejdźmy tu, co jest. To zamówmy dwa. Dwa te. Cukier jest, woda jest, ser dwa. Kawa dwa. Jajka dwa. Dobra. Jeden. Mleko dwa. Herbata dwa. 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 Ja pierdzielę. Nie mam prawie pieniędzy już. Ja, nie, poczekaj. Nie, muszę zacząć sprzedawać. Muszę zacząć sprzedawać, bo splajtuję. Przekażecie mi 1% podatku? On mnie popieprzy zara. Potrzebuję. Nie no, ten dzień dzisiaj ostro zapieprzamy, no nie ma zabawy. Dzisiaj ostro zapieprzamy z tym. Chłopie, no w dupie jesteśmy, giga. Jak dzisiaj nie wyjdziemy na gruby plus, to splajtujemy oficjalnie. $100 w kieszeni. Jeszcze trzeba zapłacić 80 brudasowi za prąd, za lokal. Ja pierdzielę. Podatki mnie zabiją w tym kraju. Trzeba obalić rząd. O mnie popieprzy. Czekaj. Co to jest?
To jest za drogie? Czy to przestało schodzić aż tak? Nie, dobrze. Oj, ci inżko widzowie. Jak dzisiaj nie wydoimy konkretnie klientów, to dedek. Nie no, dzisiaj co najmniej 2000 trzeba zarobić. Tylko jak to w dupę zrobić? Jajek prawie nie ma. No ale nie ma na jajka i luj no. Ile ja tego makaronu zamówiłem zapieprzonego? Co się dzieje? A gdzie masło orzechowe? Ty no, chyba ktoś mi podkradł towar. Ja nie mam za co zamówić masła. Nie jest dobrze w dupę. Nie ma masła, ja pierdzielę, nie mam masła. Tu leży, co jest? Jajka na lodówce? Racja. Dzięki, dzięki. Całe poszło. Dobra, co my tu jeszcze mamy takiego, żeby wyłożyć ryżyk? Dobra, nie jest źle w sumie. Jeżeli sprzedamy dzisiaj dużo, to jesteśmy uratowani w miarę, no. Ale to by trzeba grubo sprzedawać. Tragedia pieprzona. Inwestycja w ten sklep. Stary mówił, zostań. Pół ziemi ci dam, będziesz uprawiał ziemię. Nie. Sklep sobie wymarzyłem. W zastranym mieście. Wychodzę każdego dnia. Pierwszy krok to w gówno. Zawsze. Zawsze pierwszy krok to w gówno. Śmierdzi szczochami w całym mieście. I ja tu ciągle siedzę, zamiast wypieprzyć już dawno do starego na pole. Życie w mieście jest przepieprzone. Nie ma soku pomarańczowego, nie ma nic. Jestem pieprzonym męczennikiem. Chociaż idol ratuje weser. Co to jest? Nie ma soku pomarańczowego i nie będzie. Luj. Gdzie ta kola z białym nadrukiem? Nie ma jej? Tak dobrze schodzi? Dobra, luj. Szczać muszę otworzyć. Pochodzą ludzie trochę. A ja wrócę i będę też obsługiwał. Dzisiaj musimy na plus wyjść, bo będzie źle. Sara jestem.
Jak? Dobrze se radzą? Co się dzieje? Trzeba kasę otworzyć. Dobra, zapraszam. Już czegoś nie ma na półce. Ja pierdzielę, ledwo sklep otworzyłem, już czegoś nie ma. Czemu jest tylko $200? Ty, chłop, tyle godzin pracuje i stówę dopiero zarobiliśmy? Ten ile coli kupił, ty? Co to za gówniane ceny? 2 sery za dychę i picie? Jakiś sabotaż chyba, ty. Co się dzieje? Dostawa coli do Płocka, tu ten mamon. Może tak być, no kto to wie. $400 nawet nie, ja pierdzielę. No ludzie kupują u mnie tylko to gówno, no. Do picia. Cała ta biała kola poszła i chyba już nie mam, nie? Jakieś rady? Jakiego Energola za zero sprzedaję? Energol? W sumie ta wygląda jak Energol. Ale generalnie to jest wabik, że niby coś taniego u mnie w sklepie jest, a to jest sól. I oni przychodzą po to, a przy okazji kupują inne rzeczy, nie? To jest moja taktyka. Kola jest na zewnątrz? Idę zerknąć. Ale ta z białym? O kurde, dzięki. Zawsze coś, dzięki. Energol. Piękne. Ty, ale szczerze, tak się wkręciłem w hardkorowy Lombard, że to jest Louis. Jutro dalej oglądamy. $600 mamy. Zawsze coś, no. Raport dzisiaj. Zaraz po biciu do pociągu przyszli z psem i zabrali jakiegoś ziomeczka, bo nie wiedział, co się dzieje wokół niego, a nakapował na niego jakiś... Co? Nie rozumiem, co ty piszesz. Wytłumacz ktoś. Ale towaru, co jest? Ale to za co cię wyrzucili, Dudex? Z pociągu. Na gapę jechałeś? Energole trzeba wystawić. Już. Koli cukru ile? Ja pierdziele, wykitujesz. Szybciutko. A racja nie ma. Ty, prawie 1000, nie jest źle, no. 1000. Kurde, ale i tak chyba na minus, nie? Dzisiaj. No nie ma soku, nie ma, no. Nielegalnie węgiel w lokomotywie palił?
Tam jak ciemno, tam by się lampa przydała, co? Tam. Ciemno jak w dupie w tym sklepie u wiadomo kogo. Nie wiadomo. Olej! Stary? Ale zawsze można sprzedać. Jeszcze karty. Nie, ty szmato. On mi. Sól i 3 kilo makaronu. Ja pierdziele. Dieta makaronowa. Sam makaron z solą będzie żarł. Ty, ile towaru. Ej, on ma takie fajne zakupy. 3 kilo, znaczy 3 litry oleju. Co jest? Ty, no 1400 prawie. Szczerze nice. Zobaczymy ile na ten, na minus. No, sprawdźmy. 300 na minus i tak. Ja pierdziel. Jak upgrade? A bo ja na magazyn wydałem. Po co ja to zrobiłem? Tu mam magazyn, dobra. Chleb tanieje. O Jezu. A co zdrożało? Peanut butter i serek. Ja to aż tak drogo sprzedaję, ciągle schodzi. Dobra. Coś zamówić? Czy po prostu najpierw wyprzedać, a potem zamawiać? W sumie racja legal, no. Będzie tam mieszkał, nie? Potem wyprzedawaj, dobra. To otwieram. Koli nie ma. Ej, ale ta jest jeszcze. Tą trzeba zacząć sprzedawać. Tej mamy fest. Co to jest? Ryżu też nie ma? Dają tylko te same rzeczy. Cześć, zamknąłem kasę. Zaraz mi tam przyjdą. Chociaż na razie mogę na kasie posiedzieć. Tak, nie mam już co wyjmować, bo nie ma ryżu, nie ma nic nowego. Witam, Acho. Dobra, na kasę. Tak, Bubuś, siema. Cały czas myślałem, że ty to śpiewasz? No to ja śpiewałem przed chwilą. Mleka nie ma i wyszedł. Kurde, no pusto już tu wygląda. Tu by się półeczkę dało. Nie, bo znowu się jedną bugować. Nie mogę tutaj. Tu mogę dać. Żeby w kolejce nie wchodzili. Drugiego kasjera muszę zatrudnić. Ryżu nie ma. Bing czy Ling nie ma. Jezus Maria. Wybacz, Christopher.
chili. Oho, sól kupu... Ile ona tej soli wzięła? Idzie do nas? Kurde, muszę zobaczyć, ile ona soli wzięła, jak zaraz wystawi. Aż zamknę kasę. Nie no, ona z 10 kilo soli wzięła, szmata. Tworzę, bo się zaraz zaczną bugować. Tak, oni się bugowali, bo tutaj była kolejka. A oni się ustawiali. 5... 6 kilo soli i chleb. Ja pierdziele, dieta cud. Ten też sól, kola. Co tu się dzieje, ty milioner? Ej, tylko tyle? Za niskie te ceny. A, sera już nie mam. Bimber robi z chleba? Dobra. Chodź tutaj, ty. Cukier, woda. Masz tu 5 centcików i spieprzaj. Kurde, wszyscy narzekają, że czegoś nie ma. Rzucaj na puste półki, co masz? Ale ja mam tylko chleb i płatki. To już mam same półki się uginają od tego. Co jest? Ty to uniesiesz, babcia? Jeszcze wyliczyła co do grosza. Sery sześciopak jajek, zamówi się zaraz. Na razie wyprzedaż. Wyprzedajmy co się da. Nie, nie poprzewracało się w głowie od pieniędzy. Po pierwsze, kto mu dał garnitur? Po drugie, to po prostu wyprzedaż robię, nie? Sprawdzam, czy mi się opłaca biznes prowadzić. Znowu się bugują. Tak, nie no, tam już się zbugował. Po prostu, chyba gierka się pieprzy. No bo tam nie było kolejki ani nic. Tak, oni się po prostu bugują. Jeden energol został. Sobie mogę wyłożyć, co zostało. Tak naprawdę ja mam dużo jeszcze tego. Ja pierdziele, ja miałem cały czas ryż. Gdzie ryż stał? Cały czas miałem ten ryż. Tylko się na ziemi leżał. Zapalę wam światło, brudasy. Cieszcie się. Zapraszam. Piękne zakupki widzę. Kupujesz co się da, bardzo dobrze. 2000. Dobra, dzisiaj gruby plusik, ale to dlatego, że wyprzedaż potężna. Prawie nic nie zamówiłem, albo nawet nic, nie pamiętam. Cukier i kola. Piękny zakup. Pięknie. Dieta cukrowa i luj. Osłodzić kolkę musi. Już się tak zahartował, że gorzka kola się zrobiła. Ja ten chleb w ogóle nie schodził, on potaniał, ja go nie obniżyłem. Jeszcze jest czerstwy i spleśniały, ale to swoją drogą. To nie Bóg, nie możesz się zdecydować co kupić? I tak wybiera. Co? Może tak być, no?
Wszyscy chcą ten sześciopak mleka. O co wam w dupę chodzi? Soku nie ma. Ty, ładne zakupki. Ej, no taka potężna wyprzedaż. Dzisiaj 2,5K będzie chyba. Nie, nie będzie, bo już klientów nie ma. A tamtej się zbugował. Oj, tam ktoś jeszcze się zbugował chyba. Nie idzie. Za drogi olej? To na czym usmażysz, pieprzeńcu? Siema Drako, witam. Która jest, że Drako? Po 12. Idealnie. Pierwszej zaczniemy tą gierkę, którą już grałeś. Witam pana. Piękne zakupy. Dobra, Bing Chilling. Piękny dzień. 2400. Wyłożymy zakupy, jak będzie dzień. Zobaczymy, co jest. I tak tym razem delikatniej zamówimy. O, nowe podejście do prowadzenia biznesu. 1200 na plus. Pięknie. Dobra. Wystawmy co się da. Wystawmy co się da i zamówimy. Nowe prowadzenie sklepu, nowy ja. Wodę wykupili? Prawie całą. Ale jak jest kola, to ciągle kole doją. Normalne to jest, widzowie? Powinno tak być. Tu już chyba nic nie ma takiego. A nie, jajka jeszcze. Serek na pewno trzeba zamówić. Przecież czekaj, ja to dam obok jajek. Jajka obok jajek, ser obok sera. Rel? Reliusz, Aureliusz, Moreliusz. Sklepikaliusz. Żydeliusz. Nieważne. Całą kawę wypieprzyli ze sklepu. Ty, teraz widzę. Co się odpieprzyło? Całą pieprzoną kawę wykupili. Dobra. Za tanio była? No chyba tak, ale ja miałem drożej niż rynkowa cena o chyba 2 dolary. Nie wiem jak to się stało, ale... Jeszcze tu mam herbatę, tu jest ciekawe. Ty no, zapasy nam się kończą. No. Zmieńmy temat. Jajek nie zmieścimy? Ale co ty wypisujesz? Areliusz, Aureliusz, Tybetaliusz. Dobra, czyli chyba wszystko co się dało wyłożyliśmy, tak? Tu już sam cukier leży i chleb jeden. Czyli chleb się jednak sprzedał w końcu cały. No, można powiedzieć, że git. Chłop mi jeździ po towarze, no pieprzony w dupę. Ty, no ładnie. No jeździ po kartonach, no ale nic nie zrobię. Przenieśmy to tu. Teraz tak, teraz robimy zamówienie.
Cześć, powiedz, że lubię cię oglądać wieczorem, pod wieczorem. Cześć. Cześć, lubię. Cześć. Cześć. Powiem ci, że lubię cię oglądać wieczorem, poznam późnym. A nie dlatego, że cię lubię, tylko dlatego, że usypiam przy tobie, bo jesteś taki nudny. Kocham cię, pamiętaj, nie zmieję się. Dzięki, dzięki. A może po prostu pieprzasz gruba pieprzona beczka smalcu, za dużo cukru i dlatego cię wzmaga wieczorem i po prostu padasz przed telefonem lub pecetem. Pomyślałeś o tym? Dobra, nieważne. Przepraszam. Poniosło mnie delikatnie. Dobra, zamawiam towar. A więc tak, co my potrzebujemy? Chleb jest, płatki są, mąka. Mąka. Na razie jeszcze nie zamawiajmy. Olej. Dwa. Pasta. Tu będą dwa oleje, tu będą dwie pasty. Cukier jest, woda jest, ser. Dwa. Kawa. Trzy. Jajka są. Mleko jest, herbata jest, to jest. Czej, to chyba jedno potrzeba, nie? Wycieraj czystą skarpetą. Czy dalej brudny? Skarpetą? Tak, tak. A skąd wiedziałeś? Zamów samą sól, będziesz baronem solnym. Może tak zrobić, ale czy to się opłaca, nie? Ja prowadzę biznes. Dobra, wyłóżmy towar dalej. Ser. Czekaj, tu miał być ten, tu miał być ser, tak? Pasta tu. Ty, no teraz już w miarę tym zarządzamy, już jest lepiej po tej wyprzedaży. Kawy nadal widzę za mało, ale na razie chyba starczy. Dobra. I teraz tak, co jeszcze zamówić? Oliwy nie ma w ogóle. Sól można zamówić. Mleko. Czekaj, ryż. Oliwa. Sól. Sok. Kolejne siano idzie. To nie całe? Jeden. Zasraniec. To tu nie pójdzie. Tutaj na górze? Te sprite'a mamy jeszcze? Sprite cały też poszedł, to wszystko tam jest. No i się zaczyna tragarz. No i się zaczyna tragarz. Zaczyna się od nowa Syzyf. Tego mleka nawet jeszcze nie zamówiliśmy. Tyle mieliśmy niedoborów towaru? To chyba możliwe jest. Nie mogę dawać gdziekolwiek tych rzeczy, bo potem etykieta zostaje, łatwiej to na tą półkę z powrotem dać, a nie tak biegać po sklepie jak popieprzeniec, czyli jak ja. Dobra, co jeszcze?
Tu w ogóle czegoś brakuje. No, tu jest oliwa, to ok. A więc tak, na pewno z 4 te, bo ciągle ktoś to chce. Jeden sprite. Dobra. Tu białą, ale tego sprite'a chyba za mało teraz będzie. Reliusz, Moreliusz, Żydeliusz, Sklepikejusz, Soleriusz, Tanieliusz, Pracownik Eliusz. Ja pierdziel. Już mi się we łby pieprzy, jak to czytam. Dobra, i to jeszcze. A biała kola gdzie? Nie zamówiłem jej? Ty, miałem białą wziąć. Kurde, to nie jest biała. O. Dobra, teraz ceny przejrzyjmy wszystkiego. Tutaj jeszcze brakuje czegoś. Tu bym dał masło, tu, tu. Co, herbatę tu wpieprzyć? Tu się da spaghetti, albo się przełoży jakoś. Dobra, otwieramy. Nową licencję mogę? Ja musiałbym miejsca więcej. Albo inaczej. Jak kupię, to pewnie ten fragment się zrobi. To będzie można tak półki lepiej ustawić. Dobra, zbieramy na to. Półkę kup do magazynu i chłopa do wykładania towaru? Jest taki? Ja pierdziele, ty jest taki. Ja wszystko ręcznie robię, a jest taki. Nie stać mnie na takie dobra. Dobra, zróbmy dzień po prostu. Kurde, ceny miałem przejrzeć. Teraz mi biorą ten towar jak popieprzeni. Zamknę kasę na razie. I tak rano mało ludzi przychodzi. Cześć. Cześć, tu było więcej tego masła. Co jest? Już wykupili? Co oni tak biorą, ty? No czarne masło, no, rzechowa. Czarne masło. Zapraszam. Powinieneś mieć 10 kas, z czego dwie otwarte. W sumie racja. O, posól się przyszło, co? Makaronik, okej. Okay. Ty, no dobrze może być, bo zobacz, mamy już prawie dwa koła. Spory tego towaru zamówiliśmy, półeczki się uginają. No, ludzie kupują jak popieprzeni. Czemu wszystko jak Biedronce rozpieprzone? No bo taki cosplay, nie?
Czekapików? Nie no, jest cała prawie półka. Za drogo ciągle narzekają i narzekają na te czekapiki. Ja jej kupiłem. Nie wiem, który jest dzień, ale dawno temu. Ile to w ogóle? 74. Chcesz cosplay Biedronki robić, to musisz paletami zostawić półki, żeby nie dało się z nich wsiąść. Ej, tak jest zawsze w Biedronce. Ostatnio byłem i też tak było. Nic się nie zmienia. Idę tam na ten dział, co są energetyki i tak dalej. Tam się wejść nie dało. Trzeba było jakimś sposobem, żeby w ogóle coś wyjąć. Tam jest zawsze tak. A czasem jak idziesz, to nawet stoją tak zabarykadowane niektóre alejki, że po prostu trzeba tylko naokoło iść, żeby dojść. Dupę labirynt. Ale klasyczna Biedronka, to tam zawsze tak było. Kiedy pamiętam. Dobra, całe coś tam poszło. Ja muszę po dwie dawać, po dwie zawsze. Mi się wydaje. Po dwie wszystkiego i będzie idealnie, nie? No tak, Fritkers, no. Wtedy byłem wiedzy, chciałem Energola wziąć, to musiałem cały escape room przejść, żeby dojść do tej małej puszeczki. Ja pierdzielę, ale zawsze, no. To jest na twój sposób, bo jak obejdziesz naokoło, to jeszcze trochę rzeczy weźmiesz. A, no może tak być, Biedronca, no. Niby nie chluj, nie wszystko rozpieprzone, a to taktyka. Może tak być, no. Ogołocili całą półkę. Czegoś tam już nie ma. Na coś narzekają, czyli wszystko git. Witam dziada. Trzy rodzaje mleka kupił. Jeszcze narzeka, że masła orzechowego nie ma. No muszę tego co ustawia wziąć, ale i tak będę musiał uzupełniać półki w magazynie tylko produktami, nie? Jezu, ile towaru? Co jest? $60 tylko. Jeszcze, znaczy, każdy czegoś ci było. Masz po dolku. Sprite, kole i ser. To jest zdrowo. Bardzo dobrze. Zapraszam. Ale ci się wpieprzył. Jeszcze bym powiedział, że miał prawo, no ale... Jest taki jak ty, nie? Bo każdy jest równy. Ja pierdzielę. Nie mogę. Dawno nie byłem w Biedronce, zazwyczaj było tak, że postawili paletę na środku przejścia i była taka luka z obu stron. Trzeba się było cisnąć jak szczur. No tak. Tak ma być. To jest ten klimat Biedronki, nie? O kurde, makaronu. Czemu nie ma zbliżeniowo w tym sklepie? Jeszcze szybciej by to szło. Chciałem kupić lody, postawili paletę, że nie dało się wejść i otworzyć. No i lujno. Dzisiaj nie ma lodów. O, jeszcze ktoś. Bo już zamykamy, bierzesz coś? 3 kilo herbaty wzięła.
i kawę na noc. Tam to popieprzyło rudą. Olej. Kurde, jakie ty zakupy robisz na noc? Coś jeszcze bierzesz, ruda? Jeszcze. Do mnie idzie. 3 soki, 2 mleka, 3 herbaty, kawa, 3 oleje. Co to w dupę jest? Całe mleko wypieprzyli. Co z tymi... 3K prawie. Nice, dobry dzień. 600 profitu. No trochę zamówiliśmy. Jajka zrożały i sok. Zaraz zerkniemy. 3,30 i 5,35. Chciałbyś mieć. Ale co ty mówisz? Dobra, czekaj, co staniało? Kawy to nie obniżę, wiadomo. Coś jeszcze staniało. Co jeszcze staniało? A ser. Sera chyba też nie obniżę. Nie obniżam sera. Dzięki Nise za 22 lata. Bez kapy palety są w alejkach, bo nie masz minimalnego metrażu na biedronkę, aby był wystarczająco duży magazyn. Jak na przykład jest z Lidlem, dlatego masz dużo małych biedronek, gdzie wszędzie leżą palety. A więcej jest Lidlów czy biedronek ogólnie? W Pili. Żabek? No ale z tamtych. Kur. Nie wiem co tam na górze było, chyba nic. Cześć, wypieprzyłem już ten karton. Chciałem przedstawić, że makaron był tu i tu. Męczennik. Mąkę prawie wykupili. A ja mąki nie mam. Mam płatki. Ryż. W dupę cudem ja mąki nie mam. Wszędzie ta mąka była, nagle jej nie ma. Biedronek 3,5 Lidlów mniej niż 1000? Ty to rar mieć Lidla. W takim razie. Woda. Dobra, wszystko. Tutaj soczki jeszcze wyłożymy. Ty no, wszystko, wszystko. Mało towaru mamy, o dziwo, zobacz. Tu jest sam cukier. Same płatki. Płatków można dostawić. Coś może w końcu zajdą. Tyle zamrożonego siana w tych płatkach, że to jest luj. Dobra, trzeba by zobaczyć, czekajcie. Można jedną kawę zamówić. Akurat staniała. To 3. I 7 proszków. Zara napisze, że to bez sensu, ale ma to sens. Jak cukier. Licencję kupić? Czekaj, najpierw powiększymy sklep.
tej mąki za dużo tu wszędzie, ale luj. No licencję można by kupić, albo ja bym najpierw powiększył sklep i w ogóle inaczej to poustawiał. Taki bardziej slalom bym zrobił, więcej wszystkiego wtedy będzie, bo tutaj dużo powierzchni tracimy w tym momencie. Wystawmy to całe ścierwo. O. I czekaj, co jeszcze było potrzeba? Pinata w ogóle nie ma. Robotnika nie kupię, bo musiałbym kupić magazyn. W sensie półki w magazynie, wolę sklep powiększyć. Dobra, przejdźmy się po sklepie, czego nie ma. Herbata gdzieś stała. Czekaj. Gdzie herbata stała? Czy ja już ją wystawiłem? Jest. Czekoladucha kup? W sensie? Ty, my mamy tyle cukru i żaden nie jest wystawiony? Szmato, zwalniam cię. Zwalniam go. Najlepiej było dwie półki każdego towaru, widzowie, i potem już do magazynu można by luzem wszystko wpieprzać jak idzie. W sensie dwie te, o tak. Tak, tak, o jak to, jak to. Dobra, co trzeba zamówić? Masełko orzechowe. I co jeszcze? Spaghetti, tak? I tyle? Jaka mąka? A, bo ja tej mąki w ogóle nie mam plakietki. Ej, czekaj. To? To? Jedne jajka. Dwie półki każdego towaru, mów po tym. No tak, tak, ale ta mąka to jest mój towar, jakby to powiedzieć ten, nie? Ludzie wiedzą, po co tu przychodzą, po tą mąkę. Najlepsza w mieście. Najlepsza w mieście mąka to u mnie. Czekaj. Pyk. Mączarnia u dziada, ta no. Ty, a on tą piosenkę teraz co leci, to w piekle śpiewa z... Nie, poczekaj. Boże. Nie wyrobię w dup. Ej, makaronu nie ma. Tego małego. To mogłem to... Aś, w dupie. Dobra, otwieramy? Czekajcie. Ile kosztuje powiększenie? 1300. Ja pierdzielę. To jest fest drogie już. To kupić i tego brudasa do wystawiania, to się w ogóle pyli? Luj, kupię na test. Muszę kupić półkę, żeby tam stała?
czy jak to wygląda? Ty, ja powiększyłem to bez potrzeby, ja już to miałem. Która jest półka do magazynu? To! Weźmy na test. Dobra, i weźmy tego syfiarza tu. A ty, a on sam... Czekaj, gdzie ten śmieć? Zatrudniłem go, gdzie ten syf? To ty? Boję się o rower. Ty, tu się całe nosi. Ale to jest OP. Ja pierdzielę, jakie to jest OP. Dobra. Ja to teraz się dowiaduję. Po zrobieniu 100 tysięcy kroków dziennie. Już mi nogi w dupę wchodzą. Jak typowy Polak za granicą ten typ? O co ci chodzi? No pracuje jak może, no. Kup kawę. Kup kawę, to wyłożę. Kup tą kawę, łysapało. Nie chodź z tym. Ty, a jak kupuję, to teraz od razu do magazynu będzie trafiało? Czy nie? Czy będę musiał nosić? To i tak muszę zapieprzać, tak? Ty, ale on sam tego nie obrobi wszystkiego, no. W jedną zmianę. On tego nie zrobi w jedną zmianę. Ja i tak będę musiał chodzić. No wyżej się nie da wpieprzyć tego? Dobra, musi być jak najbliżej. Płacę za te centymetry. Płacę za te centymetry. Nic się nie zmarnuje. Gdzie ten śmierdziel? Ja pierdzielę, on się zbugował. Przygub pieprzony. O kurde, przecież blokowałem kasę. Ja pierdzielę. Jezus Maria. Zapraszam, zapraszam. No i frajer się zblokował, rozumiesz to? Bo ludzie byli. I nic nie wyłoży towaru dzisiaj. Co on tu przyniósł w ogóle? Munkę? Gdzie ona jest? Co on ma? Przecież jej tu nawet nie ma na tej półce. Jak on to chce tu wyjąć? Przecież tego nie ma na tej półce. Takich już nie zatrudniam.
Pieprzone 30 IQ. Witam. Krywa. Za 16 lat. Ty. No i co ją zrobić? Zwolni go. Ale on za ten dzień chyba i tak weźmie. Ukradł mi pudełko towaru. Zakosił towar pieprzony w dupa. Trzy butelki tu przyniosłeś? Nic ci nie zapłacę, gnido. Kość rzuca co najwyżej. Nieważne. Zapraszam, zapraszam. Tak się robi, widzisz? Tyle towaru tak tanio. Coś popieprzył ten w dupę. Nie no, coś tamten chyba popieprzył. Gdzie on jest? Ty w dupę myślisz, że jak tu cię nie widać, to nie będziesz pracował? Tu nawet cukru nie ma. Ty 30 IQ małpo, co ty robisz? Tu jest cukier. Nie, co się dzieje? Ja pierdzielę. Brat myśli, że go nie widać. Ja pierdzielę, popieprzy mnie. On towar miał wykładać, a on znowu mi ukradł kolejną paczkę. Jak robić, żeby się nie narobić, a zmianę przerobić? Trzydzieści IQ, małpolud zasrany. Tego chyba tylko na nocki zatrudniał. Czyli jest taki głupi, że on nie ogarnia, co się dzieje. Ciemne jak w dupie tu. Rozumiesz, idioto pieprzony, że to jest mąka, a ty masz cukier? Ty w dupę. Co ty robisz? Lodówkę przesuń? Ale on ma cukier. Cukier ma, kretyn. Tu jest cukier. Słyszysz? Tu jest cukier. On się będzie codziennie bugował. Tu na co bi on? Ty, żebym nie wydał na niego teraz 400. Który to jest on?
A nie, dobra, dowiemy się dopiero jutro. Ja pierdziele, co on robi? Półki poukładać. Ale on próbuje to na złej półce położyć. To jest półka z mąką. Tam nie ma cukru. Ale on na złej półce próbuje towar położyć. Tu nawet nie może tego położyć. Tu jest inny towar. Nadal trzeba będzie ręcznie, ewidentnie. W dupę. 500. Teraz się dowiemy, czy... Ile wyszło? Za brudasów? Coś mi odjęli. Tu. Słyszysz? Tu idź, proszę cię, tu. Proszę cię. Ty w dupie przygłupia. Ty on to chyba... Ty on to serio wynosi za każdym razem jak go zwolnia. Pieprzony w dupę. Ty, bo to na złej półce leży, zobacz. To się pobugowało. I on to niesie. Ja pierdzielę, ta gra jest rozpieprzona, jest pobugowana cała. On to źle niesie, bo tu jest źle podpisane, bo ten idiota to źle odkłada. I jeszcze zapieprzył mi 4 paczki cukru. Chłop mi zapieprzył 50 kilo cukru. Słyszysz? 50 kilo cukru, bo za każdym razem jak się zwalniał, to cukier zabierał do domu. Zapieprzył mi towaru za $500. Nie wytrzymam. Kolenie się, zobaczymy co zrobi. Ty dobrze zrobił. Może przeżyjesz. Co zamówić, widzowie, co zamówić? Zanim mnie popieprzy. Spaghetti. To ja bym to rozłożył. Ja bym to rozłożył. Czekaj, co to jest? Tak jak się normalnie rozkłada. Żeby on już wiedział na przyszłość, nie? Frajerzyna już z czymś biegnie. Dobra, oliwa jest git. Cukier jest git. Herbata git. To jest git. I zapieprzy mi cały karton towaru znowu. Przecież to jest po prostu złodziej. On to wziął. Usunę to, może się naprawi. Nie wiem, wziął czerwone. Nie naprawił się. Chłopie, przecież ja straciłem tyle siana przez tego brudasa.
Co tu się dzieje? Ej, popsuta jest chyba ta gierka. Coraz więcej bugów, im dłużej gramy. O co chodzi? Im dłużej gramy, tym więcej bugów jest. Jak go odbugować, tego syfa? Gdzie on to w ogóle chce położyć? To jest białe. Nie, to jest czerwony. No to kładź tu, jest miejsce. Tu, tu i tu. No kładź. Ja pierdziele, zmęczył mnie. Zostawiam to na jutro. To nie jest klient, to jest pracownik. Czyli nie da się mieć pracowników. Chyba to jest bug gry. Reset gry, a jeszcze zresetuję, dobra. Zobaczę, co się stanie. Może przez to, że już parę godzin gramy, to się buguje, no. Tylko tej coli w ogóle nie ma, zniknęła. Cały karton coli zniknął. Co on niesie, kawę? Coś wyjął. Leży tam? Gdzie? Nie ma. A tu leży. Rzeczywiście. Połóżmy. Tylko się brugły. Zbugły. Licencja? No nie wiem, czy jest sens teraz. Ja bym wolał już... pójść w tych, ale i tak na dzisiaj zostawimy. Zobaczmy, czy on położy tego sprite'a i kole. Kole położył, więc zadziałało. Ale to wygląda tak, że z czasem to już się bardziej co robi. Bo zobaczcie, my już dotarliśmy do momentu, że mamy pracownika, możemy mieć dwóch wykładaczy. Tak naprawdę kasjer, zaraz mamy drugiego. To już się automatyzuje ta gierka. I co wtedy? Taki endgame? Potentatem się stajesz. I kasy samoobsługowe zwalniasz ludzi. Wypieprzesz ich rodziny na bruk, bo nie, mają pieniędzy. Tak? Co on takie resztki przynosi? Naprawił się chyba, ta, dobra, ale i tak zostawię na jutro. Starczy. Pierwsza w nocy, jutro dalej pogramy w tą gierkę. Myślałem, że jest na dwa streamy, ale wciągnąłem się. Ale jutro nie wiem, czy będzie też do pierwszej. Przecież tak naprawdę my dzisiaj graliśmy chyba 3 godziny. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę